Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś historia bardzo specyficzna, a to dlatego, że w zależności od tego, jak na nią spojrzeć, albo składa się z serii niefortunnych zdarzeń, które doprowadziły do bardzo smutnego zakończenia, albo wręcz przeciwnie, jest fascynującą opowieścią, która nadawałaby się na film. I to naprawdę sensacyjny. Gdyby tematem zainteresował się obdarzony wyobraźnią i charyzmą reżyser, mógłby nas przez nią przeprowadzić naprawdę na pełnej adrenalinie. Jest tu mnóstwo dziwnych zakątków, zakrętów, pytań, na które z jednej strony można znaleźć proste odpowiedzi, ale z drugiej właściwie chyba nikogo do końca one nie przekonują. Dziś przenosimy się do Szkocji, w której jedna z plaż w ten grudniowy poranek wydawała się miejscem idealnym na spacer i kontemplację dzikiej, szczególnie surowej o tej porze roku, przyrody. Do takich właśnie wniosków doszedł mężczyzna, który wybrał się ze swoim psem na przechadzkę. Niestety jednak zamiast cieszyć się skrzypieniem piasku i szumem fal, musiał zmierzyć się z widokiem, którego z całą pewnością się nie spodziewał. Na plaży leżała młoda kobieta, która jednak, jak się domyślacie, nie była syreną. Początek spaceru był jak z bajki. Niestety jednak dalej nie było już tak klimatycznie. Mężczyzna odnalazł 30-letnią, jak się potem okazało, obywatelkę Szwecji, Annie Börjesson. Wszystko wskazywało na to, że młoda kobieta zdecydowała się zakończyć swoje życie, rzucając się w lodowate fale. Lecz jak miało się okazać, w tej sprawie pozorów, które mylą, jest aż nadto. Po tym, jak 4 grudnia 2005 roku w Prestwick na zachodnim wybrzeżu Szkocji znaleziono ciało Annie, życie jej rodziny wywróciło się do góry nogami. Początkowo wydawało się, że bliscy, jak wiele innych rodzin, będą musieli zmierzyć się z myślą, że ta 30-latka, którą tak bardzo kochali, najwyraźniej miała przed nimi tajemnicę i nie wiodło jej się tak dobrze, jak pozornie mogłoby się wydawać. Nie podejrzewali, że zamierza skończyć ze sobą, ale najwyraźniej dobrze to ukrywała. Rodzina opłakiwała Annie w Szwecji, oczekując na powrót ciała i godząc się powoli z tym, że rozstanie się z życiem było świadomą decyzją dziewczyny, choć łamało im to serca. Zupełnie niespodziewanie, po tym gdy Annie wróciła już do Szwecji, jej rodzina otrzymała informację z zakładu pogrzebowego, że nic tu nie wygląda tak, jakby miało dojść do samodzielnego zakończenia swojego życia przez dziewczynę, a już na pewno nie poprzez wejście do wody. 30-latka miała siniaki, które według pracowników przygotowujących ją do ceremonii musiały powstać wtedy, gdy jeszcze żyła. Rodzina postanowiła przyjrzeć się wynikom sekcji, aby sprawdzić, co na ten temat do powiedzenia miał patolog. Byli ciekawi, czy gdziekolwiek znajdą wskazówkę wyjaśniającą pochodzenie tych dziwnych obrażeń, o których pierwsze słyszeli. Czy dziewczyna padła ofiarą jakiegoś ataku? Czy jednak pracownicy zakładu pogrzebowego się mylą i w jakiś sposób mogły one powstać już po odejściu Annie? Gdy rodzina wgłębiła się w temat, okazało się, że wyniki badań ze Szkocji nie mówią ani słowem o ewidentnych i widocznych siniakach. To było bardzo dziwne i sugerowało, że sprawa tak naprawdę nie została wyjaśniona albo nikt się jej nawet dokładnie nie przyjrzał. Chyba że coś tuszowano. Rodzina zaczęła nalegać, by zbadano ostatni dzień z życia dziewczyny, co pomogłoby wyjaśnić, czy padła ona ofiarą jakiejś napaści. Jak się jednak okazało, zamiast wyjaśnień zagadki, pytania mnożyły się jak grzyby po deszczu. Annie w czasie, kiedy zginęła, mieszkała w Edynburgu i pamiętnego 3 grudnia, jak się okazało, wybrała się w bardzo zagadkową, prawie 130-kilometrową podróż na lotnisko w Prestwick. Wszystko wskazuje na to, że nikogo o tym nie poinformowała i w jej życiu trudno trafić na trop prowadzący do wyjaśnienia, gdzie zamierzała polecieć i po co. Jej rodzina nie wiedziała nic o tym, by planowała jakiekolwiek zmiany. Na samym lotnisku też nic nie wskazywało na to, by realizowała jakiś wcześniej dobrze opracowany plan. Aż 2 razy próbowała wyciągnąć pieniądze ze swojego konta, ale transakcja nie mogła być zrealizowana ze względu na brak dostatecznej ilości gotówki na koncie. Próbowała zdobyć najpierw 100 funtów, czyli około 500 zł, po czym zdecydowała, że zadowoli się połową. Niestety i to nie pomogło.
Pieniędzy nie dało się wypłacić. Bez upragnionej gotówki mimo wszystko skierowała się w stronę centrum lotniska, dzięki czemu można było śledzić jej poczynania zarejestrowane przez monitoring. Tu pojawia się kolejna zagadka, ponieważ nagrania ewidentnie sugerują, że dziewczyna cały terminal pokonała w zaledwie 55 sekund. Jak ustalili eksperci, jasno dowodzi to, że dziewczyna nie przemieszczała się w normalnym tempie, ale biegała albo bardzo się spieszyła. Być może uciekała. W każdym razie z całą pewnością, gdyby szła zwykłym, nawet energicznym krokiem, pokonanie takiego dystansu zajęłoby jej minimum 1,5 minuty, jeśli nie 2. Jeśli wiemy już tyle, być może nie powinno dziwić kolejne odkrycie, a mianowicie 30-latka na lotnisku była mniej niż 5 minut. To bardzo krótko. Nagranie, które pokazano później przyjaciołom młodej kobiety, zostało zinterpretowane jako zapis biegu zirytowanej, zdenerwowanej Eni. Trudno mi co prawda powiedzieć, czy nagrania z monitoringu mogły być aż tak wyraźne, a osoba oceniająca aż tak dobrze znała kobietę, by precyzyjnie określić jej nastrój w tamtym momencie, ale rzeczywiście wszyscy są zgodni, że nie zachowywała się zupełnie normalnie. Na jej twarzy malowało się napięcie, jakieś emocje, które były dalekie od spokoju, a jej poczynania wydawały się dosyć chaotyczne i wcześniej nieprzemyślane. Dla bliskich dziewczyny kolejną zagadkę stanowi fakt, że nagle zdecydowała się wyruszyć w głąb miasta Prestwick, którego jednak w ogóle nie znała. Musiała pokonać mile, by znaleźć się w miejscowości, w której nie miała żadnych bliskich, ani jak się wydawało, żadnej sprawy do załatwienia. Udało się odnaleźć świadków, którzy byli przekonani, że to właśnie 30-latkę ze Szwecji obserwowali, gdy stała na plaży, patrząc w kierunku morza. Jej postać była na tyle charakterystyczna, by móc ją mniej więcej rozpoznać, ale z drugiej strony od obserwatorów dzielił ją dystans na tyle duży, że nie byli oni w stanie powiedzieć nic na temat nastroju czy emocji dziewczyny, ani tym bardziej jej zamiarów, gestów, które mogłyby świadczyć o tym, co zamierza. Z jednej strony nie robiła też na pewno nic, co tłumaczyłoby późniejsze obrażenia. Wydawała się nie wykonywać żadnych gwałtownych gestów, nie skakała, nie biegała, nie przewróciła się, ale z drugiej strony z nikim się też nie starła, a przynajmniej w momencie, gdy widział ją świadek. O ile oczywiście założymy, że trafnie ją rozpoznał, a to też nie wydaje się pewne. Wszystko, co odkryła rodzina, wydawało się zdumiewające, ale dla bliskich jedno było pewne. Coś dziwnego wydarzyło się w życiu Eni i nie wydaje się, by tym czymś była decyzja o zakończeniu życia. Do tego celu nie musiałaby udawać się na odległe lotnisko. Trudno też byłoby uznać, że potrzebna jej w takim celu gotówka. Zachowywała się nerwowo, przemieszczała się szybko. Pod wpływem zmieniających się wydarzeń podejmowała nowe decyzje. Ale żadna z nich, z perspektywy rodziny, nie miała żadnego sensu. Wszystko wskazywało na to, że być może przed kimś ucieka, próbuje się schować w miejscach zupełnie dla niej niecharakterystycznych i niezwiązanych dotąd z jej życiem. Materiał wideo nie dowodzi, że miała urojenia lub problemy psychiczne. Nie wydawała się wchodzić w interakcje z kimś wymyślonym, urojonym. Nie okazywała też nikomu agresji, nie wykonywała żadnych nieskoordynowanych ruchów, po prostu szybko przemieszczała się po lotnisku. Bliscy byli przekonani, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia, w związku z czym na własną rękę rozpoczęli dochodzenie. Wydawało im się, że władze szkockie będą pomocne i sprawa szybko się wyjaśni. Bardzo się jednak pomylili, ponieważ otrzymali odmowę wydania próbek zabezpieczonych podczas badania wykonywanego przez patologa. Wreszcie jednak udało się uzyskać dostęp do konta e-mail dziewczyny, ale ku zdumieniu rodziców okazało się, że jest ono zupełnie puste. Wyglądało to tak, jakby ktoś je po prostu wyczyścił. Ale jeszcze dziwniejsze było to, że firma telekomunikacyjna, której klientką była młoda kobieta, nie była w stanie przekazać żadnego wykazu rozmów wykonywanych przez Eni w 2005 roku. Chociaż oczywiście rodzina miała świadomość, że takowe często się odbywały. Osobą, która zaangażowała się w wyjaśnienie tej niezwykłej zagadki, była przyjaciółka rodziny, Maria Jansson. To właśnie ona zwróciła się do firmy telekomunikacyjnej z prośbą o wyjaśnienie tego fenomenu. Nie uzyskała jednak żadnych informacji, za to od tamtej pory była nękana głuchymi telefonami.
Rodzina, jak twierdzi, nie poddawała się również w temacie maili, które mogły wiele powiedzieć o tym, co stało się z 30-latką. Jednak kiedy próbowali odzyskać jakiekolwiek dane ze skrzynki dziewczyny, zaczęli mieć problemy ze swoimi własnymi. Coś z nich znikało, blokowało się, gubiło. W końcu rodzina zwróciła się do policji, która potwierdziła, że gdyby opierać się na tym, co jest dostępne, to w ciągu ostatnich 3 dni przed tym, jak znaleziono Eni, nie zarejestrowano żadnych jej rozmów telefonicznych, pomimo że co najmniej kilka osób w tym czasie z nią na pewno rozmawiało. Rodzina zwróciła uwagę na jeszcze jeden znaczący szczegół. Młoda kobieta za życia miała piękne, gęste, długie blond włosy, bardzo charakterystyczne i dodające jej uroku. I wygląda na to, że z dużą uwagą dobierała fryzjerów. Chciała je skracać dokładnie o taką długość, jaką miała na myśli. Jednak gdy jej ciało trafiło do zakładu pogrzebowego w Szwecji, okazało się, że jej włosy są znacznie skrócone. Jak się później okazało, według rodziny, musiały zostać obcięte już po jej znalezieniu i wyrzucone, czego bliscy do dziś nie potrafią zrozumieć. Tutaj ciekawostka, Eni była już umówiona ze swoją zaufaną fryzjerką. Bliscy uważają, że być może w jej włosach były jakieś ślady, dowody, które musiały zniknąć. Jak przekonują, tę sprawę próbowano zatuszować już w Szkocji. Po pierwsze, wygląda na to, że pozbywano się dowodów, i to zarówno tych fizycznych, jak i elektronicznych, jak również próbowano ukryć fakt, że ciało dziewczyny posiadało wyraźne obrażenia. Obecnie rodzina młodej kobiety walczy o to, by w sprawie przeprowadzono pełne dochodzenie i wreszcie wyjaśniono, co się stało z dowodami. Dlaczego sfałszowano wyniki sekcji, bo tak to z perspektywy bliskich wygląda? Jak interpretować brak rejestrów rozmów dziewczyny? Co się stało z jej skrzynką mailową i dlaczego ktoś obecnie nęka rodzinę, która stara się wyjaśnić sprawę? Mama Eni założyła stronę internetową poświęconą poszukiwaniu prawdy w tej sprawie. Cały czas zabiega o zbadanie okoliczności, w których jej córka straciła życie. Rozmawiała z pierwszym ministrem Szkocji, a ponadto w 2013 roku do szkockiego parlamentu wpłynęła petycja, pod którą podpisało się aż 3000 osób. Domagają się one m.in. wyjaśnienia, co działo się w ciągu 16 godzin, od kiedy Eni opuściła lotnisko, do momentu znalezienia jej na plaży. Co ciekawe, jak twierdzi mama dziewczyny, sekcja zawiera dużo więcej intrygujących zapisów. Między innymi miało z niej wynikać, że Eni straciła życie w słodkiej wodzie, a przecież została znaleziona w oceanie. Kiedy rodzina zaczęła o tym głośno mówić, sprawa została objęta ścisłą tajemnicą, a bliskim odmówiono dostępu do śledztwa. I co ciekawe, powołując się na ustawę o nieujawnianiu dokumentacji, której udostępnienie nie leży w interesie publicznym. Oczywiście tego rodzaju argumentacja natychmiast wzburzyła opinię publiczną, zarówno w Szkocji, jak i w Szwecji. Nawet ci, którzy do tej pory nie do końca wierzyli w to, że sprawa jest aż tak podejrzana, jak wydaje się rodzinie, teraz zaczęli się zastanawiać, co tu jest grane. Dlaczego dokumenty dotyczące odejścia z tego świata, wydawałoby się prowadzącej zupełnie normalne, zwykłe życie kobiety, miałyby w jakikolwiek sposób naruszać dobro publiczne? Tym bardziej, jeśli, jak początkowo twierdzono, to ona sama zdecydowała, że przerwie swoje życie. Rodzina nie wierzy w to w kontekście tego, co odkryła, ale nawet osoby postronne zdają sobie sprawę, że musi się za tym kryć coś więcej. Skąd ta ścisła tajemnica w tej sprawie? Akcentowany jest również wątek ingerowania w spis połączeń telefonicznych i w pocztę dziewczyny. Wydaje się, że zwykły, domorosły haker nie miałby żadnego interesu, aby zacierać tego rodzaju ślady aktywności kobiety w ostatnich chwilach przed jej odejściem. Czy robił to na zlecenie osób wpływowych, mających władzę? Czy przeciętny obywatel rzeczywiście zadałby sobie trud i czy potrafiłby dotrzeć do tego rodzaju danych, nawet gdyby chciał, gdyby miał jakąś bieżącą potrzebę ukrycia czegokolwiek? A przede wszystkim, po co? Akurat w tej sprawie nasuwa się odpowiedź, którą sugeruje jeden z użytkowników Reddita. Ma on nick AutoWikibot. Jak pisze, odpowiedź może przynieść pewna analogia, którą odkrył. Mianowicie The Guardian 4 lipca 2011 roku napisał, że policja ma dowody na to, że prywatny detektyw
wszedł w posiadanie danych osobowych na temat rodziny zaginionej uczennicy Milly Dowler po jej zniknięciu w 2002 roku. Potem okazało się, że padła ona ofiarą ataku, który przypłaciła życiem. Znaleziono ją 6 miesięcy później, ale wszystko wskazuje na to, że dziennikarze News of the World opłacili prywatnych detektywów, którzy włamali się do skrzynki głosowej dziewczyny jeszcze przed tym, nim jej los był wyjaśniony. To, co zszokowało w tej sprawie najbardziej, to fakt, że usunęli oni niektóre wiadomości, co z kolei spowodowało, że policja i rodzina została wprowadzona w błąd, sądząc, że to sama Milly usuwa wiadomości, więc żyje. Nie mówiąc już oczywiście o tym, że zniszczyli cenne dowody, które zdecydowanie ułatwiłyby policji śledztwo. Co prawda później sprawca został złapany. Okazał się nim niejaki Levi Belfield. Ale sam fakt, że wynajęty przez prasę prywatny detektyw usunął wiadomości z poczty głosowej 72 godziny po ich wysłuchaniu, był bulwersujący. Jak się potem okazało, co zresztą zaakcentował The Guardian, gazeta, która płaciła detektywowi, ujawniła czytelnikom, że istotnie przechwytywali wiadomości telefoniczne dziewczyny. Jest więc ewidentny dowód na to, że redakcje dysponują odpowiednimi środkami, by wynająć osoby, które mają umiejętności i możliwości, by wejść w posiadanie materiałów tego rodzaju. Nie stanowiłoby więc problemu buszowanie po skrzynce telefonicznej dziewczyny, jak i włamanie się do jej konta pocztowego. Czy takie lub podobne wyjaśnienie stoi za zagadką zniknięcia wszelkich dowodów elektronicznych aktywności Eni? Niestety nie znam się na technice sprzed kilku lat, zresztą pewnie nie najlepiej również na aktualnej. Nie jestem więc pewna, czy haker jest w stanie dostać się do danych samej firmy telekomunikacyjnej i czy takie zniszczenie wiadomości następuje na poziomie telefonu czy całego systemu telekomunikacyjnego. Czy operator również traci w ten sposób dane o połączeniach z danego telefonu? Krótko mówiąc, jak daleko musiałyby sięgać macki osoby zlecającej zniszczenie tego rodzaju śladu? Czy wystarczyłyby do tego możliwości gazety lub samego sprawcy? Jeśli założymy, że faktycznie w to, co się stało Eni, zamieszane są władze, to w jakim kontekście? Nic nie wskazuje na to, by była zamieszana w jakieś układy o dużym znaczeniu. Rodzina nie wie nic o jej zaangażowaniu w jakiekolwiek niezwykłe sprawy, czy to w roli świadka, czy tym bardziej sprawcy. Czy jest możliwe, że wdała się w jakąś relację z kimś wysoko postawionym, kto chciałby się jej pozbyć? Czy wiedziała o czymś, co mogłoby skompromitować wpływowe osoby? A może jej groziły, w związku z czym postanowiła po prostu wziąć nogi za pas, mając świadomość, że nie wygra z silniejszym przeciwnikiem? Teoretycznie wiele może na to wskazywać. Ale możliwe również, że objęcie sprawy klauzulą tajności może mieć związek zupełnie z czymś innym. Być może chodzi po prostu o to, by nie naruszać dobrych stosunków międzynarodowych i nie akcentować sprawy, która wydaje się być rozwiązana. Być może w interesie publicznym nie leży po prostu tworzenie klimatu niewyjaśnionego przestępstwa wokół sprawy, która zdaniem władz nim nie jest. W takim razie co mogło się wydarzyć? Nie ulega wątpliwości, że zachowanie 30-latki nie było na pewno typowe. Mogło wynikać z jakichś wydarzeń w jej życiu, z których rodzina zwyczajnie nie zdawała sobie sprawy. Być może nie jest prawdą, że nie miała żadnego interesu w tym rejonie, w którym ją znaleziono. Może jednak miała tam znajomego, którego postanowiła odwiedzić. Być może umówiła się tam na jakieś spotkanie lub też sądziła, że uda jej się odnaleźć osobę, którą miała na myśli. A może to był tylko przystanek w dalszej drodze, a cel był zupełnie gdzie indziej. Młoda kobieta przyjechała do Edynburga w lutym 2005 roku na stypendium The Scotchwhisky Heritage Center. Potem mieszkała w Szwecji, ale 25 października wróciła do Edynburga w poszukiwaniu lepszej pracy, a 4 grudnia znaleziono ją na plaży. Jak informuje rodzina na stronie poświęconej sprawie, podczas ostatniego pobytu w Szkocji, kiedy Eni szukała pracy, otrzymała wystarczające jej w zupełności świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Szwecji. Ponadto w okresie między pobytami w Szkocji mieszkała w domu z rodziną i dzięki temu była w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Wydaje się więc, że nie powinna mieć problemów finansowych. Być może jednak rodzina nie wie o zupełnie innych kłopotach.
Możliwe, że bliscy nie zdają sobie sprawy ze stanu psychicznego, w jakim mogła być kobieta, która w wieku 30 lat, być może swoim własnym zdaniem, nie osiągnęła zbyt wiele i wciąż szuka swojego miejsca na ziemi. Podróżuje między dwoma krajami. Dla jednych to życie pełne przygód, wyzwań, emocji. Dla innych swego rodzaju tułaczka. Szukała fachu, który przyniesie jej pełną stabilizację i satysfakcję. Być może dała sobie jakiś limit czasowy na ułożenie życia, a kiedy ten moment minął, doszło do jakiegoś załamania, które spowodowało nieracjonalne decyzje. Nie jest wykluczone, że w akcie desperacji wyruszyła w podróż, by szukać lepszej pracy, zdając się na los. Jednak emocje nie pozwalały zaplanować dobrze podróży i przez to miotała się później, próbując wypłacić pieniądze i odnaleźć się na lotnisku. Może doraźny plan, który starała się zrealizować, po prostu nie wypalił, albo zmieniła zdanie, rozumiejąc, że zdecydowała się na bezsensowną podróż. Uznała, że decyzja była spontaniczna, ale brak przygotowania teraz co chwilę krzyżuje jej plany. Mogła udać się na plażę, by odpocząć, przemyśleć swoje położenie i zdecydować, co dalej. Albo istotnie podjęła decyzję, że dobrnęła do kresu swej drogi. W pierwszym przypadku wiele wskazywałoby na to, że albo doszło do jakiegoś wypadku, albo w istocie ktoś dziewczynę zaatakował. Ale kto? Wydawałoby się, że żadnych sensownych kandydatów nie ma. Ale jak się okazuje, w tej sprawie w każdej chwili możemy liczyć na nowe tajemnice, a jedną z nich stanowi Martin. Annie po powrocie do Edynburga od razu poczuła się doskonale. Dzięki temu, że w ramach stypendium studiowała tu anglistykę, miała poczucie, że dogada się z każdym i wszędzie. Czuła się naprawdę u siebie. Co prawda obecnie koncentrowała się już na poszukiwaniach pracy. Oczywiście takiej nie by dorobić, ale żeby się utrzymać, lecz nie samymi obowiązkami człowiek żyje. Annie była towarzyska, wesoła, bardzo dobroduszna i odskocznią od wyzwań dnia codziennego była dla niej zabawa w klubie o nazwie Mood. Jak mówią jednak jej koleżanki, nie była typem szalonej imprezowiczki. Wiedziała, kiedy przestać. Nigdy nie wplątywała się w żadne dziwne sytuacje. Absolutnie nie szukała zaczepki ani nie odpowiadała na nie. Trzymała się z daleka od osób, które zabawę traktowały jako sport ekstremalny. Nigdy nie urwał jej się film, nigdy też w żaden sposób nie skompromitowała się po procentach. Właśnie w Mood Annie poznała Martina Leslie'ego, gwiazdę rugby, czym była zachwycona. Wyjaśnił jej, że pochodzi z Nowej Zelandii i chce się oderwać od życia na świeczniku, na którym znajduje się w swoim środowisku, jako już międzynarodowa sława. Niestety nie znam się na tym sporcie, dlatego nie potrafię zinterpretować słowa sława. Być może był on po prostu popularny wśród kibiców. W każdym razie Annie spotkała się z Martinem kilka razy poza klubem i była z nim w kontakcie. Nie wiedząc niestety, przynajmniej początkowo, że prawdziwego Martina Leslie'ego nie było w tym czasie w Szkocji. Annie jednak najwyraźniej nie przyszło do głowy sprawdzać sportowca. Uległa jego czarowi. Mimo wszystko przytomnie odmawiała przyjęcia od niego drinka w klubie, ale dała mu szansę, bo rugby wprost kochała. Co prawda koleżanki nie są pewne tej zależności, ale przyznały, że Annie coraz częściej wybierała się na basen, na którym widywano chłopaka podającego się za gracza. Czy Annie zorientowała się, że zadała się z oszustem? Czy chciała go spławić, ale on był pod jej urokiem i ani myślał odpuścić? A może czerpał korzyści z podszywania się za gracza i nie mógł dopuścić do tego, by jego sposób na życie został zdemaskowany? Rodzice Annie skontaktowali się z graczem i jego rodziną. Oczywiście chodzi tu rzeczywiście o Martina i jego bliskich, którzy jednak stanowczo zaprzeczyli, by spotkanie Annie z zawodnikiem było w ogóle możliwe. On sam nie znał dziewczyny, ale z pomocą rodziny podpowiedział bliskim Annie, kto mógłby się za niego podszywać w kontaktach z młodą kobietą. Powstała jednak później pewna wątpliwość. Czy ten tajemniczy Martin to na pewno ten sam, o którym wspominała w swoim otoczeniu Annie? Mogło się zdarzyć, że fałszywego rugbystę spotkała raz w klubie, a potem poznała zupełnie innego chłopaka o tym samym imieniu, ale wszyscy założyli, że wciąż chodzi o rugbystę. O ile można na krótką metę w klubie udawać kogoś znanego i czerpać z tego doraźne korzyści, o tyle być może nie byłby to idealny pomysł na związek. Czy rzekomy Martin Leslie to tylko klubowy uwodziciel, a w grę wchodził zupełnie inny Martin, z którym Annie miała jednak dłuższy kontakt?
Tego niestety nie wiemy. Trzeba jednak przyznać, że oszust to niezły kandydat na późniejszego agresora, który mógł wcale nie mieć ochoty na zerwanie kontaktu, również dla niego całkiem atrakcyjnego, wyjątkowego. Skąd ten pomysł? Otóż klubowi towarzysze zabawy Eni zauważyli, że gdy ta para poznała się, od razu przegadała wiele godzin i ani chwili się ze sobą nie nudziła. Widać było, że nie trzeba im procentów czy tańca, by spędzili ekscytująco czas. Skoro świadkowie zauważyli chemię, to być może zadziałała ona również na oszusta, który uznał, iż to coś wyjątkowego. Być może jednak, w przeciwieństwie do Eni, która zorientowała się potem, że ta układanka nie jest kompletna, coś w niej nie pasuje i mamy potencjalnego stalkera. A ten wątek lęku i poczucia prześladowania pojawia się w tej historii nieraz. Podkreślam tu jednak potencjalnego stalkera, bo ewidentnych dowodów niestety nie ma. Rodzina nie od razu zdała sobie sprawę z tego, że Martin był oszustem. Na swojej stronie początkowo podkreślali, że Eni była radosna, szczęśliwa, otwarta na nowe doświadczenia. Piękna, zadbana, cieszyła się z sukcesów pływackich, a ponadto czuła satysfakcję, że wreszcie spotkała ciekawego mężczyznę, o którym mówiła, że gra w rugby. Nazywa się Martin Leslie, pochodzi z Nowej Zelandii, a spotkała go już dwa razy, latem 2005 roku. Jesienią wysyłali jeszcze do siebie kilka maili. Pod koniec listopada Martin wrócił do Edynburga w związku z meczami między Nową Zelandią a Szkocją. Eni zarówno powiedziała, jak i napisała, że spotkała Martina dwukrotnie w związku z jego ostatnią wizytą w Szkocji w listopadzie 2005 roku. Niestety w rzeczywistości w większości te spotkania nie były możliwe. To nie był rugbysta. Jak dodają rodzice, mniej więcej w tym czasie czuła się w domu inwigilowana. Jak pisze mama na swojej stronie, jej mąż i syn poczuli, że Eni nie jest sobą. Zaczęli się martwić. 2 grudnia mama zadzwoniła do Eni na jej telefon komórkowy, aby zapytać, jakie ma obawy. Młoda kobieta powiedziała, że nie może teraz rozmawiać i że chodzi o coś, w związku z czym musi o siebie zadbać. To był nasz ostatni telefon, wspomina mama. Jest pewna teoria, chyba nawet bardziej niesamowita niż ta z nieszczęśliwie zakochanym stalkerem, która zresztą może się wiązać z tajemniczym Martinem. Mianowicie badacze tej sprawy zauważyli, że w tamtym czasie zupełnie inna kobieta o niemal identycznych personaliach była bardzo spektakularnie związana z lotniskiem w Prestwick. Mianowicie amerykańska dziennikarka Annie Christina Berryson badała właśnie rzekomy udział lotniska Prestwick w lotach CIA związanych z transportem więźniów z jednego hrabstwa do drugiego. Dziennikarka miała odkryć błędy proceduralne. Chciała pokazać niedopełnienie obowiązków przez organizatorów tych lotów. Być może chodziło nawet o jakąś dużo poważniejszą aferę. Czy nasza Eni została usunięta przez pomyłkę? Czy gwałtownie i szybko odejść miała dziennikarka? Czy Martin był w rzeczywistości agentem, którego zadaniem było zbliżyć się do Eni i być może nawet zwabić ją na lotnisko? Czy może młoda kobieta znalazła się tam zupełnie przypadkiem, ale zbieżność danych i jej obecność na tym akurat lotnisku spowodowały lawinę, która zakończyła się wypadkiem bądź celowym atakiem? Być może ścigano nie tę Eni, ale ona o tym nie wiedziała. Próbowała się ukrywać, chronić i być może nie zapanowała nad tą sytuacją. Wydarzyło się coś, czego nie brała pod uwagę. Stąd klauzula tajności i wyciszenie sprawy, fałszywy raport z sekcji, potencjalny problem z naruszeniem dobrych stosunków między krajami. Czy jednak Martin, może nawet niby Leslie, zrobił duże wrażenie, tak duże, że kobieta zechciała się z nim spotkać na lotnisku i urzeczywistnić jakieś ekscytujące plany? Niestety, jeśli tak, to on miałby wobec niej zupełnie inne. Jak czytamy na stronie założonej przez rodzinę Eni, w listopadzie 2006 roku powiedziano bliskim, że szkockie dochodzenie zostało zamknięte. Śledztwo jest poufne, a Rada Korony odmawia jego ujawnienia. Jest objęte klauzulą tajności, ponieważ jej omawianie nie leży w interesie publicznym. Kto podjął tę decyzję, nie wiemy. Ani dlaczego, pisze rodzina. Wiadomo jednak, że w rzeczywistości sprawy tej nie pozwolono policji tknąć w tradycyjny sposób.
Kiedy ciało Eni wróciło do Szwecji, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu otrzymaliśmy również dużą paczkę do domu, zdradza mama dziewczyny. Nie wiedzieliśmy, co może zawierać. Poinformowaliśmy również SOS International, że dla celów śledztwa zrzekamy się mienia Eni. Po powrocie do domu z sądu otworzyliśmy paczkę i ku naszemu przerażeniu odkryliśmy, że zawiera ona wszystko, co Eni miała przy sobie lub nosiła w swoich torbach, gdy została znaleziona na plaży. Wszystko to było wciąż mokre, pokryte piaskiem i pleśnią. Wśród rzeczy Eni był jej telefon komórkowy, który nawet nie został odblokowany. Nadal był wypełniony mokrym, sprasowanym piaskiem. Dokumenty były w torbach, a przecież powinny zostać przejrzane przez policję. Nigdy nie zostały zbadane w celu znalezienia na przykład biletu autobusowego lub kolejowego. Wszystko było nietknięte. Jednak brakuje kilku rzeczy Eni, na przykład notatnika z adresami imiennymi, numerami telefonów i zapiskami. Powiedziano nam również, że pokój Eni nigdy nie był zabezpieczony, a personel hotelu został poinformowany, że może spakować jej rzeczy w dowolnym momencie. Dokumenty, notatki z nazwiskami, numerami telefonów, adresami, zdjęciami i innymi materiałami do zbadania nigdy nie zostały wykorzystane przez policję. Ale zapytała o nie 6 tygodni później, a następnie otrzymała je ode mnie, mówi mama Eni. Ciekawy jest także fakt, że choć na plaży przy Eni znaleziono torbę z jej dokumentami i kartami, co już samo w sobie jest dziwne, gdyby przyjąć zupełnie przypadkowy atak na przykład na tle rabunkowym, to jednak coś zniknęło. Jak relacjonuje rodzina, po prawie 2 latach walki w końcu otrzymała kilka statycznych zdjęć z filmów nagranych przez monitoring wiosną 2008 roku. Pokazują one, że Eni ma na sobie inny strój niż ten, w którym ją znaleziono, ale tego, w którym była na lotnisku, nigdy nie udało się zlokalizować. Spod rozpiętej zimowej kurtki oprócz czerwonego topu wystaje również czerwono-biała kurtka polarowa, zapinana na czarny zamek. Fakt, że Eni nosiła polarową kurtkę na zdjęciach z lotniska, oznacza, że pomiędzy pobytem tam a znalezieniem jej na plaży musiała przebywać gdzieś, gdzie ją zdjęła i pozostawiła. Lub jej ją zabrano. Kurtka polarowa została zakupiona w Jobbermax. Rodzice oczywiście apelują do każdego, kto w jakichś dziwnych okolicznościach widział taki polar. Pragną, by zgłosił się, podając okoliczności takiego znaleziska. Z samego faktu zdjęcia praktycznego, ale pewnie jednak niezbyt wyjściowego polara, można wnioskować, że Eni po podróży pragnęła zmienić nieco wizerunek i z turystki w bluzie stać się mniej praktycznie ubraną, jak na te warunki może nieco bardziej elegancką kobietą. Czy miało to oznaczać, iż przygotowywała się na jakieś spotkanie? A może po prostu było jej gorąco? Choć nie zmienia to faktu, że nawet jeśli bluzę zdjęła sama, to nie odnaleziono jej w bagażu. Musiała gdzieś pozostać. Najpewniej w miejscu, gdzie Eni znalazła się po opuszczeniu lotniska. Gdy rodzice zobaczyli ciało Eni, zorientowali się natychmiast, że jej włosy wyglądają zupełnie inaczej. Są bardzo krótkie. Czy nowa fryzura wspierałaby teorię o spontanicznej chęci odświeżenia wizerunku? A może Eni chciała szybko zmylić pogoń, zmienić się nie do poznania? Mama Eni opowiada. Kiedy w listopadzie, grudniu 2006 roku odwiedzałam Szkocję, poinformowano mnie, że włosy Eni wciąż tam są. Babcia Eni oferuje teraz 50 tysięcy koron szwedzkich osobie, która pomogłaby nam odzyskać włosy. Kilka dni przed odejściem na zawsze Eni powiedziała tacie, że wyjdzie za mąż, o czym dowiedziała się babcia. I to właśnie są pieniądze, które babcia Eni przeznaczyła wtedy na jej ślub. Kiedy przywieźliśmy Eni do domu, do Szwecji, relacjonuje mama, okazało się, że oficjalnie obcięto jej włosy do badań, ale te pasma miały długość od 5 do 15 cm. Za życia włosy Eni sięgały jej talii, brakuje więc 60-70 cm. Próbuje się także tłumaczyć fenomen słodkiej wody w płucach dziewczyny, która przecież rzekomo utonęła w oceanie. Niektórzy podnoszą podczas żywych dyskusji na Reddicie, że tak naprawdę mogła wpaść do słodkiej wody w jakiejś pobliskiej rzece, która zniosła potem jej ciało do oceanu. Jednak nie podejmuje się oceny, czy to jest w ogóle możliwe i gdzie tak naprawdę musiałaby udać się dziewczyna, aby ostatecznie po dryfowaniu wylądowała na tej plaży.
Jednak, szczerze mówiąc, dużo bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem byłoby, że słodka woda dostała się do płuc Eni zupełnie gdzie indziej i za sprawą osób trzecich. Kiedy wiadomo już było, że odeszła w ten właśnie sposób, wystarczyło tylko sprawić wrażenie, że na własne życzenie i w miejscu jak najbardziej prawdopodobnym nad oceanem. Wielu uważa, że rozważania na temat wyprawy na lotnisko Prestwick w kontekście niby niezrozumiałej decyzji są bezsensowne. Chodzi o to, że w Szkocji główne lotniska są dwa, w Edynburgu i właśnie w Prestwick. Nie obsługują one jednak tych samych miejsc docelowych, więc jeżeli ktoś planuje lot w konkretnym kierunku, wybiera lotnisko, które po prostu go oferuje. Nie ma wtedy znaczenia, że jest ono dalej od miejsca, w którym podróżujący mieszka. Być może dziewczyna zaplanowała podróż do domu lub do jakiejś bliskiej osoby i udała się do Prestwick, by móc wyruszyć jak najszybciej, co nie byłoby na przykład możliwe z Edynburga. Jednak jak się okazało na lotnisku, nie miała pieniędzy na lot tam, gdzie się wybierała, czyli na przykład do domu. Ale nie wystarczyło jej również gotówki, by wrócić do Edynburga. To wyjaśniałoby jej wielkie zdenerwowanie i emocje na lotnisku, po którym biegała, denerwując się problemami, przed którymi nagle stanęła. Wymagałoby to jednak wyjaśnienia, jak to możliwe, skoro teoretycznie dysponowała pewną gotówką, którą miała przy sobie. Podobnie zresztą jak czek na ponad 300 funtów. Albo pieniądze były niewystarczające, albo, co bardziej prawdopodobne, czeku nie dało się zrealizować na lotnisku i od ręki. Może w zdenerwowaniu źle policzyła swoje zasoby finansowe lub nie zdawała sobie wcześniej sprawy, że czek, który miała przy sobie, nie będzie możliwy do szybkiego zrealizowania. Patrząc jednak na całą tę sprawę z pewnego dystansu, a przynajmniej wydaje mi się, że tak to próbuje robić, dziewczyna faktycznie podjęła decyzję o tym, że odwiedzi swoją rodzinę w Szwecji, do czego, jak sądziła, była dobrze przygotowana. Miała przy sobie pieniądze, dokumenty i czek. To odkryto potem, ale wy już o tym wiecie, umówiła się w Szwecji na wizytę u fryzjera. Wszystko to dowodzi, że nie planowała targnąć się na swoje życie. Niby plany to nie jest żaden argument, bo jak wiemy, tego rodzaju decyzje mogą przyjść spontanicznie lub też dana osoba myśli o tym od dawna, ale rodzina nie jest tego świadoma. Nagle dzieje się coś, co przeważa szale i ta ostateczna decyzja zapada. I jak było w tym przypadku? Trudno powiedzieć, chociaż śledząc poczynania Eni, nie kojarzą mi się one z planowaniem odejścia na zawsze. Bardziej wyglądała, jakby na czymś jej zależało, chciała zrealizować jakiś plan i denerwowała się, że nie idzie to gładko. Nie wygląda na zrezygnowaną dziewczynę, której nie zależy już na niczym i wie, że za chwilę jej droga dobiegnie końca. Wręcz przeciwnie, pozornie wydaje się, że dąży do jakiegoś celu i przejmuje się tym, że wydaje się on jej nagle dużo odleglejszy niż początkowo myślała. Z czasem na jaw wyszła jeszcze jedna ważna okoliczność, która jednak jest dość trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. Jak przyznała po jakimś czasie rodzina młodej kobiety, krótko przed 4 grudnia Eni skontaktowała się ze swoim bratem, któremu zwierzyła się z nurtujących ją pytań. Zastanawiała się, czy można śledzić ludzi z pomocą ich aktywności na komputerze. Wydawała się martwić tym, że ktoś ją znajdzie, jeżeli będzie używać sprzętów elektronicznych. Nie wyjaśniła bratu, co się dzieje i dlaczego pyta. Dała jednak znać, aby od tej chwili kontaktowano się z nią przez telefon stacjonarny. Nie zawsze było to możliwe, stąd też rodzina wiedziała, że telefon komórkowy również ostatecznie był w użyciu. Wówczas jednak, podczas tej rozmowy, brat wyczuł wielkie zdenerwowanie siostry, choć nie potrafił sprecyzować jego powodu. Zrozumiał tylko, że dziewczyna nie czuje się bezpieczna i zmaga się z poczuciem zagrożenia. Z jednej strony pewne przemyślenia nasuwają się same. Eni zauważyła, że ktoś włamał się do jej poczty i coś dziwnego dzieje się z jej telefonem. Być może już wtedy osoba, która później wykasowała wszystkie wiadomości i manipulowała rejestrem połączeń komórkowych, miała dostęp do zasobów Eni. Trudno jednak powiedzieć, czy mógłby to być jakiś stalker, osoba z szemranego towarzystwa, czy też ktoś wysoko postawiony, z kim miała na przykład intymną relację. Oczywiście jednak, jak się domyślacie, wiele osób obstawia po prostu początki choroby psychicznej, która sprawiła, że dziewczyna czuła się zagrożona i obserwowana, czy też podsłuchiwana. Gdyby tak było, zwiększałoby to prawdopodobieństwo, że impulsywnie i bez ostrzeżenia targnie się na swoje życie.
Wyjaśniałoby to również spontaniczne obcięcie włosów, które podobno często towarzyszy myślom autodestrukcyjnym. Z drugiej strony natychmiast pojawiają się adwersarze, którzy przekonują, że włosy mógł zabrać napastnik, który zatrzymał je jako trofeum, pamiątkę. Z tym przypuszczeniem z kolei szłyby w parze siniaki, świadczące o ataku. Stalker lub prześladowca wywodzący się ze znajomych dziewczyny stawałby się więc prawdopodobną teorią, szczególnie w połączeniu z manewrowaniem materiałem elektronicznym należącym do kobiety wtedy, gdy jeszcze żyła i po tym, gdy znaleziono ją na plaży. Są też osoby, które ostrzegają przed taką łatwowiernością. Zauważają, że sporo informacji, różnego typu danych pochodzi od mamy. Nie da się ukryć, że na pewno kobieta cierpi, jest w szoku, walczy z różnego typu silnymi emocjami, które być może utrudniają jej taki trzeźwy osąd sytuacji. Czy może być tak, że tych połączeń brakowało, bo po prostu Annie ich nie wykonywała? Być może rodzina myli się, sądząc, że była w kontakcie z młodą kobietą dzięki telefonowi komórkowemu, a w rzeczywistości, skoro Annie tak bardzo bała się, że ktoś ją podsłuchuje, większość tych rozmów toczyła się po prostu przez telefon stacjonarny. Z perspektywy czasu trudno wskazać na konkretną datę, kiedy dana rozmowa się odbywała i przypomnieć sobie w jaki sposób. Nie brakuje głosów, że chociaż sprawa wydaje się niezwykle tajemnicza i trzeba przyznać, że nie brakuje w niej różnego typu niezgodności i tropów prowadzących do wniosku, że nie musiało to być targnięcie się na własne życie, to jednak możliwa jest także zupełnie inna perspektywa. I to również wcale niekoniecznie związana z wielkim spiskiem, aferą rządową, szpiegowską, grubymi rybami. Być może tak naprawdę nie ma tu zupełnie nic niezwykłego. Kobieta zaplanowała podróż, która być może miała być niespodzianką. Niestety jednak, czy to na skutek roztargnienia, zwykłej pomyłki, czy na przykład faktu, że kobieta została okradziona, wyprawa się nie powiodła. Nie wystarczyło więc może na bilet, ale przynajmniej na fryzjera, do którego, jak wiemy, Annie i tak planowała się wybrać. Możliwe, że akurat w tym czasie jej skrzynki były przepełnione albo zdecydowała się symbolicznie zacząć wszystko od nowa i to ona sama wyczyściła je w nadziei zrobienia miejsca na nowe, tak dosłownie, jak i metaforycznie. Skoro już znalazła się w Prestwick, być może zdecydowała, że zanim poszuka wyjścia z sytuacji, po prostu odpocznie, a na plaży doszło do jakiegoś wypadku lub rzeczywiście impulsywnie podjęła decyzję o wejściu do wody. I to są te rozwiązania, które uciekają od wątków spiskowych. Co prawda nie tłumaczy to jej niepokoju i dziwnych rozmów z bratem na tematy, które wróciły tuż po jej odejściu, ale równie dobrze to także mógł być zwykły przypadek. Być może o czymś przeczytała, usłyszała, chciała się dowiedzieć więcej. Wielu z nas zapewne, nawet nie mając nic do ukrycia, czułoby się okropnie, będąc obserwowanym. A kiedy do dziewczyny dotarło, że jest to możliwe w dobie obecnej technologii, po prostu sama pozbyła się całej swojej elektronicznej korespondencji. Nie musiało zatem stać nic szczególnego, może po prostu taki rodzaj dyskomfortu, z którym wielu z nas się mierzy. Pewnie widujecie często na laptopach takie przyklejane papierki, które zasłaniają kamerę. Jakiś czas temu było to niezwykle modne, kiedy rozeszła się informacja, że do naszych sprzętów elektronicznych łatwo się włamać i pozyskać na przykład kompromitujące nas nagrania, a nawet niekoniecznie kompromitujące, po prostu nasze, prywatne, którymi wcale nie mielibyśmy się ochoty dzielić. Czy sądzicie, że tak właśnie było? Czy też uważacie, że nałożenie na sprawę tajemnicy z uwagi na dobro publiczne, odcięcie rodziny od wszelkich informacji o śledztwie i dostępu do dowodów ma jednak jakieś głębsze znaczenie? Czy dziewczynie faktycznie ktoś się przyglądał i usuwał informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy już po tym, jak Annie została odnaleziona? Czy jakieś służby błędnie wzięły ją za szpiega, dziennikarkę, która dotarła do jakichś groźnych informacji, czy też ktoś uciszył świadka kompromitującego zdarzenia? Myślicie, że Annie spodziewała się realnego ataku, przed którym uciekała, ale niestety nieskutecznie? Czy rzeczywiście ktoś, kto wcześniej śledził jej poczynania, wreszcie ją dopadł? Dajcie znać. A ja jeszcze wspomnę, że oczywiście tych domysłów, teorii i różnego typu pomniejszych wątków jest w tej sprawie całkiem sporo. Jeśli macie ochotę, to możecie o nich poczytać między innymi na stronie założonej przez mamę Emi.
Co prawda wydaje się, że jest ona zwolenniczką takiej bardziej sensacyjnej teorii, nie zmienia to jednak faktu, że skoro nie znamy zbyt wielu szczegółów ze śledztwa, to właściwie wszystko jest możliwe. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i jak zwykle jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń. Czy wydaje Wam się wiarygodne, że dziewczyna udała się w dość daleką podróż po to, by tam zanurzyć się w falach i w ten sposób zniknąć z powierzchni Ziemi? Czy ma to dla Was sens? Szczególnie, że jest to okolica, w której wcześniej Eni nie była. Nikt nie wie o tym, aby była z nią w jakikolwiek sposób związana, jakoś sentymentalnie. Czy jej szybkie przemieszczanie się, energiczne ruchy i emocje, kiedy nie udało jej się wypłacić pieniędzy, wydają Wam się zupełnie naturalne, czy też kojarzą Wam się z jakimś atakiem paranoi? Dlaczego w pierwszej sekcji zwłok nie było nic o siniakach? Co się stało z włosami Eni? Czy Wy sami mieliście kiedyś doświadczenia z jakimiś hakerami, czy ktoś włamywał Wam się na przykład na pocztę, czy przejął Wasz telefon, jakieś konto? Czy też sądzicie, że no pewnie tak się czasem dzieje, ale jednak są to bardziej miejskie legendy i coś, co funkcjonuje w filmach? Jesteście może w grupie tych, którzy uważają, że rodzina pod wpływem ogromnych emocji przesadza trochę, szukając w sprawie sensacyjnych wniosków? Czy też pytań jest jednak tak dużo, że sprawa wcale nie jest tak jasna, jak się początkowo wydawało? Koniecznie dajcie znać. A ja już ściskam Was mocno, przesyłam serdeczności każdemu, kto tego słucha, kto subskrybuje, znajduje chwileczkę na to, by zostawić łapkę w górę, a już w ogóle tak bardzo gorąco wszystkim, którzy komentują, bo ja te Wasze komentarze, jak wiecie, uwielbiam, one są naprawdę niezwykłe, bardzo głębokie, pełne przemyśleń, pomysłów, refleksji, a często po prostu ciepłe i takie dodające otuchy. Za wszystkie dziękuję, osobne buziaki ślę moim kochanym patronom. Doceniam każdego z Was. Pamiętajcie o tym. A teraz już do usłyszenia.